Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej przygody z grą Naruto. Dzisiaj lecimy od momentu, w którym skończyliśmy ostatni odcinek standardowo. Dobra, to już wiedzieliśmy. No jedziemy dalej z fabułą, zobaczymy co tutaj się będzie działo. Mamy pod wodzą teraz drużynę Sasuke. No i zobaczmy.派手な登場だね、まったく。小僧、憤怒の恐怖を教えてやる。お、なんかすごい怒ってるんだけど。こいつらは雲隠れの上人。真ん中のでかいのは雷影だ。簡単には通してもらえない。 Sasuke ma wyjebane. さっきの衝撃を利用してうまく隠れたようだ。逃げ足だけは早いよね。まあいいけど、そうしてもらった方が思いっきり暴れられるし。我が弟Bの敵。この雷影自らが取ってくれる。Dobra, no to mamy walkę Sasuke i jego drużyna kontra Raikage. Tutaj chyba będzie Hero, chociaż nie jestem pewien. Nic tu w sumie nie mamy. Dobra, zaczynamy walkę. Pewnie będzie kilka jakichś kombosów do zrobienia. Zobaczmy o co tutaj chodzi ogólnie w tej walce. Ciekawe czy Sharingana będzie można... Aha, trzeba będzie zniszczyć, pokonać przeciwnika używając ninjutsu. Dobra. Pierwszy raz za sterami Sasuke. Zobaczmy. Ajajaj, ale pięknie. Sasuke, Sasuke. Pięknie! Wow. No to było dobre. Pięknie, przydają się nasi towarzysze. Zaraz go kończymy. Jeszcze raz ten atak. Pięknie. Dobra, mamy zwycięzcę, ale no niestety nie udało nam się zakończyć tego pojedynku. Ultimate Ninja. Jutsu, ani żadnym ninjutsu. A jednak. Udało się. No to super. Dobra, jaka ocena? Tylko B. No ale dobra, jedziemy dalej. I będzie drugi poziom Hero i drugi poziom legendarnego. Chociaż jest dalej poziom pierwszy, no to nie wiem. Dobra. Mamy Suigetsu, Yugo, Karin, Raikage, Si. Mamy jakieś karty odblokowane, nowe itemy w sklepie. No i fajnie. Jedziemy dalej z fabułą. Tak więc Raikage nie udało się powstrzymać Sasuke tym razem. こいつ、雷影様相手にここまで。内派のやつ、思いのほかやる。だが、その程度じゃうちのボスはやれねえよ。ねえ、あの余裕って、あれだけあって実は効いてないってオチ。さすがは雷影といったところか。
遊びはここまでだ。そろそろケリをつけてくれる。Gara wkroczył? Kurwa. Tak jest. Sabak no Gara ka. Naze jama o suru kaze kage. Hentou shinai de wa yurusan zo. Uchiha Sasuke ni wa ore kojin toshite hanashi ga aru. Sasuke.お前の目は昔のままだな。復讐を生きる糧としても何も解決はしないことを俺は体験してきた。お前ならまだ間に合う。憎しみに取りつかれ一人の世界に逃げ込むな。帰って来られなくなるぞ。で、俺が帰ったとしてそっちには何がある？ガラ、やめとけ。説得できるならナルトは失敗してねえじゃんよ。そもそも五影階段を襲撃した時点で国際手配される。どの道こいつに未来はない。サスケ、お前は俺と似ている。この世の闇を歩いてきた者だからこそ小さな光明ですら目に届くはずだ。俺はとっくに目を閉じた。俺の目的は闇の中にしかない。地上を挟むな。お前は風影だぞ。ああ、分かっている。Co teraz będziemy sobie przypominać coś z życia Gary? A nie, walka. O, proszę. Tak więc mamy po raz kolejny pod sterami Sasuke i walczymy z Garą. Chyba chciałbym tutaj sterować jednak tymi drugimi. Dobra, 60% lub więcej życia trzeba trzymać. No będzie ciężko na pewno. Sasuke. Dobrze. Dobrze jest. Ej, no co jest? Przecież ja mu robiłem tutaj ninjutsu. Dobra. Trzeba się ogarnąć. Pięknie. Ach, dobre. Uchiha Sasuke no chikara ka. Pięknie. I już, będzie po walce. Nie. Jeszcze, troszeczkę życia mu zostało. Dobra. Ajajajajaj. Ach, dobra, spadamy. Końcowa życia. Pięknie. Dobrze. Teraz ma końcowe życia. Dobra. Pięknie. Zakończona walka, ale 60% tutaj życia na pewno nie mieliśmy. Jaka ocena? D. Bardzo słabo. Ale dobra, jedziemy dalej. Shosen, omae no nikushimi wa ore ni toku o yobanai. Ore no ikari wa ore no zetsubou wa omae ishou da. Lariatto!Dobre wejście, Raikage. Wow.
雷影を舐めるな。俺の闇を見せてやろう。O proszę. Ashiro, このままでは。To jest niezwykła umiejętność, którą właśnie Sasuke prezentuje. I zobaczcie jego oczy. Karin dopiero wstaje. A, Sasuke udało się już uciec. Danzo no ibasho wa tsukitometa no ka? Danzo no ibasho wa wakatta no ka? Soria tsukitometa. Annai shiro. Dobra, Sasuke interesuje się teraz tylko i wyłącznie tym, gdzie jest Danzo. Suigets to Jugo wa dou suru nda? Hotte oke. Sasuke. Guzu guzu suru na. Hayaku. O, atchi da. Sasuke nie chce w ogóle marnować czasu. Sori ja mucha da. No i co tutaj się dzieje? O proszę. No tego nie było. Dobra. Mamy kilku przeciwników naraz. No zobaczmy. A życia mamy dalej tyle samo. Dobra. O. Pięknie. Dobra, tego nie widziałem w poprzednich częściach gry. Bardzo mi się to podoba. Dobra. Biegniemy dalej. Kono wakare michi. Docci mo danzo no toko ni wa ikeru kedo. Dobra, decyzja, którą... Aha. Dobra, no to jedziemy w legendarną pozycję. Czyli będzie kilku przeciwników jeszcze po drodze, gdybyśmy wybrali tą łatwiejszą wersję. Od razu doszlibyśmy do Danzo. Ale my nie lubimy iść na łatwiznę. Dobra. O. Dobra, chyba trzeba będzie troszeczkę życia wziąć. A gdzie jest życie? To chyba nie było to. Kunajem przed nim. Aj. Dobrze. Dobrze, nam ta dziewczyna pomogła. Bo zapominałem imion wszystkich, bo nie oglądam już. Dobra, no zobaczmy, co to robi. Dobre. Pięknie. Pięknie ich zniszczyliśmy. Dobra. Lecimy dalej. Nic tutaj nie ma, no to biegniemy po schodach. A, jeszcze więcej przeciwników będzie. Dobra, możemy tutaj... Nie. Chciałem zobaczyć, czy mamy jakieś życie w ogóle do wzięcia, ale chyba nie. Dobra. Walczymy dalej. Podoba mi się to naprawdę bardzo.
No wstawaj, wstawaj ziomek. Pięknie. Dobre ogólnie ninjutsu ma tutaj Sasuke. Tutaj właśnie po pokonaniu przeciwnika możemy wcisnąć A i wtedy automatycznie znajdziemy się za plecami następnego. No co jest? No, dobra. Znowu mamy odblokowaną tą umiejętność. Dobra. No jedziemy dalej. A i już schody. Dobra. Jeszcze ich więcej tutaj jest, ale nie ma siły. Pięknie, ależ. O nie, przegraliśmy. Aha, dobra, możemy jeszcze raz spróbować z całym zdrowiem, ale wynik będzie słabszy, albo możemy po prostu jeszcze raz zacząć, ale nie. Dobra, nie obchodzi mnie, to może być troszeczkę mniej, ale życie się przyda. Tylko interesuje mnie, czy gramy od samego początku? Tak! No niestety. No ale dobra, no ciśniemy. Z całym życiem. Trzeba to przejść. Dobrze. Bez straty życia teraz. Dobra, teraz z dużym się zajmiemy. Dobra, przywołaliśmy naszą koleżankę, ona coś tam pewnie zadała, kilka obrażeń. A, uciekaj Sasuke, co ty stoisz? Kurde. Dobra. Pięknie. Czterech zostało. Jeszcze tutaj wykończymy go naszym super atakiem. No i dobra, lecimy dalej. No, dużo życia. Dobra. To pewnie tamta faza walki, w której ostatnio przegraliśmy, to pewnie była już ostatnia walka tutaj, tak mi się wydaje. Ej, co jest? Wstawaj Sasuke, 20 hitów tutaj zaliczyliśmy, całkiem sporo. A ich co, coraz więcej tu się robi, czy co? Dobra. No dawaj, używamy tego burst attack. Aj. No dobra. Pokonani i jeszcze... Pewnie jeszcze ostatnie starcie tutaj. Dobra, tak mi się wydaje. Dobra. Spróbujmy Ultimate Jutsu od razu użyć. Mamy pełną czakrę. Nie, nie da się chyba. Pięknie. Dobre jest to, że właśnie naciskamy, a je od razu się przenosimy za plecy innego przeciwnika. Dobra. Fuck.
No powinno być lepiej niż good. Excellent. O to chodzi. Dobra. A, no i tutaj będzie ostatnia walka pewnie. No dobra, jedziemy. Dobra. Wstawaj, Sasuke. Dobra, użyjemy naszej koleżanki. A co ona leczy, czy co ona robi, bo nie jestem pewien. Wstawaj, Sasuke, wstawaj. Dobra, teraz pewnie możemy użyć Ultimate Jutsu. Nie. Aj, nie wiem, tutaj za dużo chciałem rzeczy robić. Dobra, atakujemy normalnie. No i bo zaraz przegrasz, ty. Dobra. Następni. Pięknie. Dobra, wstawaj. Burst attack na tych dwóch. No i pięknie. Sukces. Jeszcze tutaj ktoś został? Jeszcze! Proszę bardzo. O nie, końcówa życia. Gdzie on jest? Pięknie. Aj, dawaj! O nie, nie może tak być. Dobra, tutaj wychodzi na to, że jeszcze raz od samego początku, no to dobra, widzę się z wami, jak uda mi się to przejść. Dobra, jestem z powrotem i już chyba udało się wszystkich tutaj pokonać, zobaczmy. Tak jest, dobra. Dostaliśmy kilka rzeczy i jaka ocena? C! Ach, troszeczkę słabo. Dobra, no trudno. Jedziemy dalej. そろそろじゃぜ。 来たな。 Oto i on, oto Sasuke. Kolejna walka. Tym razem sam Sasuke kontra ta piękna pani. Dobra, jedziemy. Dobrze. Pięknie. Doskonale, już całe życie i poszło, jeszcze pół tylko zostało i kończymy. Pięknie, jeszcze jutsu. A jeszcze twoje ostatnie życie, dobra. Ale to już będzie na pewno ostatnie, obiecujecie. Dobra, już nie żyjesz. Shine! Pięknie.
C? Co takie małe oceny? A i ogólnie DCC, w sumie dostaliśmy C za te wszystkie misje. No prawie doszliśmy do kolejnego poziomu legendarnego. No dobra, wszystko wiem, fajnie odblokowaliśmy. Ale co dalej? O proszę! わしら五影を相手にここまで粘るとはな。なかなかの小僧じゃったが、ここで終わりじゃぜ。お前に恨みはないが、忍びの皆が死を望んどる。じゃあの。Co kolejna walka z dziadkiem? O. I co teraz? Sasuke no chakra ga nai. Sonna, sore za. Trochę nie zgadzają tutaj się ruchy twarzy z głosem. Sojasuja. Karada goto bunshi ni chikai rebel de barabara ni shitan ja ze. Tsugi wa omae ja. Ya. Sore wa enryo negao. Sono onna wa mada tsukai michi ga. Tak myślałem, że teraz właśnie się pojawi Madara. Mazu wa hajimemashite to iu beki kana? あなたは何者？自己紹介は、そうだな、もう少し待ってもらおうか。どうせならみんなが揃っていた方がいい。どういうことじゃ？うちはサスケ。なるほどの。サスケはどこだ？わしが塵にした。なんだと？あれはわしの獲物だぞ。はずじゃったが。奴に邪魔されてしまってな。ん？誰だお前は。これで揃ったな。団蔵はいないが、まあいい。お前は誰だと言っている。質問に答えろ。だな。だが俺についてはもう予想がついてるだろう。やはりか。まさか本当に生きているとは驚きじゃぜ。そう、俺の名はウチハ・マダラ。お前たちにある話をするためにここまで来た。話だと？ふん、暁の話などどうせろくなもんではない。理解はできん。少し落ち着け、ライカゲ。聞くだけ聞いてそれからじゃぜ。さすがは土影、聞き分けが良くて助かるぞ。サスケ。お前はサスケを回復させておけ。俺が奴の時空間忍術か。では話をさせてもらおうか。俺の計画含めもろもろな。計画？そう、俺の計画、すべてが俺と一つになる月の目計画だ。ん？一つになる？どういうことだ？陸道仙人、お前たちもその名は知っているだろう。陸道仙人じゃと？あの忍びの祖と言われる伝説の忍びのことか？そうだ。かつて陸道仙人は世の者たちから神のように崇められていた。それはなぜか。彼は救ったのだ、とある化け物からこの世界をな。ガーラ、お前もその化け物の一部が封印されていたに過ぎない。
そいつは美獣すべての集合体、最強のチャクラを持つ存在。その名を獣尾という。自信強くにあって。美獣が九尾までじゃないのか。違う。奴らは陸道仙人の手によって獣尾のチャクラを九つに分散されたものだ。嫌な話の流れじゃぜ。だからお前らは美獣を集めていたのか。陸道仙人は獣尾から世界を守るためある忍術を開発した。お前たちもよく知っているだろう。人中力の封印術システム、あれがそうだ。陸道仙人は封印術を使い獣尾をその体内に封じ込めた。体内に封じ込めた。それってその通りだ。陸道仙人は獣尾の人中力だったのだ。人中力だった陸道仙人。お前が美獣を集めその獣尾の力を手に入れようとしているのは分かったが、そんな力を手に入れてどうする。獣尾復活、そして俺は獣尾の人中力となる。己の動力を巨大化させ、ある術を発動させるためにな。ある術？なんじゃそれは。一体何をするつもりじゃ。月に己の目を投影する大幻術、無限つくよみ。地上に存在する全ての人間に幻術をかける。俺が全ての人間をコントロールし一つにする。わだかまりも争いもない平和な世界だ。全ての統一、それが俺の月の目計画。ふざけるな。お前などに世界は渡さん。幻の中の平和などごまかしだ。現実の世界で成し得てこそ意味がある。今のこの世に希望などない。それはお前たち五影が最も理解しているだろう。希望とは諦めに等しいものだ。それこそごまかしのセリフでしかない。こちらはすでにほとんどの美獣を集めた。もはやことは俺の思う通りに動いている。あとは2匹、8尾と9尾を差し出し俺の計画に協力しろ。さもなくば戦争になる。8尾だとどういうことだ。 B はお前たちが。8尾の捕獲は失敗し逃げられた。あれこそ人中力として完璧な忍びだ。お前の弟だけや。あのアホめ、これを機に外へ出て遊んでるのか。で、どうする。お前たちの答えを聞こうか。渦巻きナルトは渡さない。もちろん弟も渡さん。俺には力はないが、これまでに集めた美獣の力がある。お前たちに勝ち目はないぞ。希望は捨てない。いいだろう。第四次忍海大戦、ここに戦線を布告する。貴様本気で言っておるのか。冗談でこんなことを言い出すほどバカではない。Tak więc, Madara. 今度は戦場で会おう。Ogłosił wojnę, czwartą wojnę ninja. No to grubo. さて、どうしたもんかの。忍び連合軍を作るしかない。七体もの美獣の力に対抗するにはな。私もそれしかないと思います。雷影殿はいかがかな。弟は無事だったようだが、これ以上暁にダラダラと振り回されるわけにはいかん。忍び連合軍を作り一気に蹴りをつける。木の葉はどうする。火影が逃げたままじゃぜ。断蔵は黒い噂が絶えん。今回の件でわしらの信用を失った。もはや木の葉内での立場も危ういだろう。
いずれ失脚するはずだ。ならば、忍び連合の話は信用できる木の葉の忍びに俺が伝えておく。誰だ？シャリンガンの畑カカシだ。あの男か。いいだろう、団蔵よりは信用できそうだ。大影様、すぐにでもキラー B を探す手配をつけましょう。暁が8尾と9尾を狙っているなら、奴らも B を必要に追っているはずです。うん、すぐに捜索隊を編成して B を探し出すのだ。岩、霧、砂、木の葉にはキラー B の情報を提供する。それをもとに捜索チームを編成し、すぐに動け。あとは9尾、渦巻きナルトか。ここに来る途中で畑カカシと九尾の陣中力に会った。まだこの鉄の国にいるかもしれん。まずはこの国から探してみろ。了解した。マダラの月の目計画とやらを阻止するためには絶対に八尾と九尾を渡してはダメです。だから八尾と九尾をこちらの連合軍で隠しておくのがベストだと思われますが。いや、マダラの持つ7体の美獣が集まった力は想像もできん。そこでじゃあ、わしら忍び連合軍も8尾と9尾の美獣は戦力として計算した方がいいのではないか。それはダメだ。これは2人を守る戦争でもある。マダラが7体の美獣で戦争を仕掛けてくる理由、それは暁の原戦力でこちらの8尾と9尾を捕らえるのは難しいと考えているからだ。それに戦争で2人をおびき出すためかもしれない。わしも風影の意に同意だ。もしものことを考えれば、敵の前に8尾と9尾をおいそれと出すわけにはいかん。わかりました。それでは彼ら2人は保護拘束ということでどうです、土影様。うん、土影殿、まだ何か不安が？あのマダラの態度が気になってな。よほど自信があるように見えた。実際相手の戦力は未知数じゃぜ。そんな奴らを陣中力なしにどう戦う？八尾と九尾を拘束し、忍び連合が二人を守ったところで、その連合軍が全滅しては意味がない。だったら花から2人を参戦させ、連合と協力戦を仕掛けた方が有利だと思うがの。それはどうかな。うん、今ここに世界初の忍び連合軍ができつつある。その力もまた未知数。マダラが7体の美獣を使用するにもリスクがある。そうでなければ交渉を持ちかけたりはしない。向こうにも不利な条件があるのでござろう。それにこの戦争、我々侍も参戦する。土影殿、これでもまだ心配事が終わりか？はなら、あとはその連合軍を誰がまとめるかじゃぜ。その件については拙者的には雷影殿に任せてはと思っている。ほう、八尾は生きていると見て間違いない。雷影殿も前よりは冷静でいられるであろう。それに先ほどから皆をうまくまとめているし、対応策を出すのも早かった。そしてキーとなる八尾をコントロールできるのは雷影殿だけでござる。水影、風影はそれでええのか？今はここで揉めている場合ではありません。私は雷影様を信じます。雷影に任せよう。両天秤の大の木、うちがマダラと唯一戦ったことのあるあんたの情報が必要だ。協力しろ。相変わらず命令口調で上から物を言うやつじゃぜ。じゃがこの戦争に負けるよりはマシじゃな。忍びの世がなくなればお前と喧嘩どころではないからの。いいだろう、協力してやる。これにて
忍び連合軍結成。さあ、忙しくなるでござる。Dobra, tak więc zakończyliśmy pierwszy chapter. Spotkanie 5 Kage. No i teraz może troszkę wyjaśnienia tego wszystkiego. Madara tutaj pojawił się nam na spotkaniu i powiedział, że ci, co oglądali anime, to będą wiedzieć, że ma swój plan, chce swoje genjutsu na cały świat rzucić, swoje oko na księżyc, żeby wszyscy po prostu byli jego podwładnymi, w zamian, żeby doprowadzić do tego, potrzebuje jeszcze 8 i 9 ogoniastego. Oczywiście nikt się na to nie zgodził i dlatego Madara wystąpił z wojną. Dobra, zapisaliśmy sobie gierkę. Jedziemy z chapterem drugim, ale to już będzie powoli koniec tego odcinka. Mamy tutaj jeszcze odblokowane różne rzeczy. No i zobaczmy początek nowego chaptera. Sate, kore kara no koto da ga. A co właśnie z Naruto? Skusi. Dobra, mamy tutaj władzę nad Naruto z powrotem. No i dobra, ja się będę z wami żegnał. Ten odcinek troszeczkę się przedłużył, ale myślę, że nie będzie to dla nikogo żadnym problemem. Można sobie przewinąć całą tutaj fabularną opowieść. No i dobra, widzę się z wami w kolejnym odcinku jakże tej przecudownej gry z jeszcze lepszej anime. Do zobaczenia!